Teraz zrobimy taki prawdziwy hard test. Mega test obciążenia. Mega test na obciążenie, tak. Przenieśliśmy sobie płytę, ułożymy ją na trochę niższych podstawkach. Dzieci to ustawiać, tak? No, znaczy tak, żeby było na rogi. Ona musi iść na rogi płyty, dróg, tutaj róg, narożnik. No nie wchodzi. Aha. Tak. Okay. I teraz z mojej strony. Tam. A nie prostujemy jej bardziej? Prostuj się. 4. Tą drugą stronę. Okej. Okay. Jeszcze. Tak? A, w stosunku tutaj, dobrze. Już ją ładnie naprostujemy. 4 podstawki. Dobra, to ja idę po obciążenie, zaraz będę. Okej. Okay. Ile może ważyć? Teraz zobaczymy takie ekstremalne obciążenie. No, już nie mogę doczekać, kiedy wjedziesz na tą płytę. Bo generalnie po tarasie się chodzi, no ale nie wiem, czy zdarzyło się kiedyś, żeby ktoś tam wjechał na taras samochodem? No, zależy, jakich masz sąsiadów. Dzisiaj zobaczymy, czy jak masz płytę ma rację, to można po niej jeździć autem. To zobaczmy. Przy okazji nam... Dobrze jest? Śmiało jedź, nie jedź. No, to zaczynamy test. Jedziemy. Oj, chwila prawdy. No, wygląda na to, że się trzyma. Koło całe, płytka cała. Nie polecamy wjeżdżania. Ale generalnie, jeżeli się najedzie na tą płytę, to widać, że nic się z nią nie stało. Spróbujemy może czymś cięższym wjechać. Co masz na myśli? Wózek widłowy. O. Może być wózek. Z paletą czy bez palety? Bez palety na razie. No to sprawdzimy. Zobaczymy. Jedziesz czy ja? Tak? Ja nie, ja dziękuję. Jadę. Dobrze, odpalimy to. Ach, kurczę, tyle dźwigni. Taki obraz to trzeba nagrać. Mariusz na wózku widłowym. Trochę tych zabawek tutaj jest. O, w prawo, w lewo. Dobra, jedziemy. O, jedziemy. Jedziemy. Całkiem dobrze. Płytka ma rację. Śmiało. To jest numer 7. No, już nie mogę doczekać, kiedy widzisz na tą płytę. Generalnie po teraz się chodzi, no ale nie wiem, czy zdarzyło się kiedyś, żeby ktoś tam... No to sprawdzamy. Musisz się bardziej rozpędzić. Niestety nie. Wniosek z tego jest jeden. Nie najeżdżajcie wózkiem widłowym na płytkę, bo jak widzicie, jest to za duże. No to mamy destrukcję. No, w końcu nam się udało ją zniszczyć, ale... Ale za pierwszym razem ją najechałem i było ok. Może wiesz co, kwestia rozpędzenia też, nie? Bo potem się rozpędziłeś troszkę bardziej. No, no był moment, że wytrzymywała. Okej. Okay. Nie wiem... Wjeżdżaj. Nie da rady. Jezus, pięknie centralnie, po prostu. No. Nie wjeżdżajcie wózkiem widłowym na płytki Maraciego. Samochodem możecie, ale wózkiem jednak nie.